Wam pokazać, jak wykonać zaprawę klasy według proporcji M10, na której właśnie czy to muruje się komin, czy stawia właśnie ścianki działowe. Proporcje tej zaprawy to jest 1 do 4 plus plastyfikator. Plastyfikator w zależności od tego, jakie warunki macie. Ja akurat mam dzisiaj na plusie, w nocy też ma być na plusie, ale aby się zabezpieczyć, dodam w dodatku zimomur. Ogólnie polecam inne plastyfikatory, jeżeli chodzi o pracę w cieplejszych aurach. Natomiast teraz jest zimomur. No i od czego należy zacząć? Ja akurat będę robił w kasterce. Trochę brudna, ale nic jej nie szkodzi. Będę robił w kasterce. Najpierw trzeba dodać trochę wody. Teraz dodajemy odpowiednią ilość plastyfikatora. Ja akurat wybrałem taki pojemniczek. To jest od pianki poliuretanowej tytana, czy tam od cienkowarstwowego kleju, nieważne. Mniej więcej tak jak sobie mierzyłem, to jeżeli chodzi o proporcje, to wychodzi, że 3/4 takiego kubeczka w zupełności na tą ilość, którą ja używam. To jest nawet troszeczkę za dużo, ale w zupełności wystarczy. I teraz niezależnie, czy robicie to w kasterce, jak ja w tej chwili, czy w betoniarce, to jeżeli chodzi o wszelkiej maści plastyfikatory, to najważniejsza jest piana. Mianowicie w momencie, kiedy... Gdzie to ma tą regulację? Co by mnie nie pochlapało. W momencie, kiedy zaczniecie mieszać, znaczy wlewacie wodę, czy to do betoniarki, czy do kasterki, zaczynacie mieszać i ma powstać piana. I dopiero jak powstanie taka piana, czy to w betoniarce, czy jak tutaj w kasterce, dodajemy kolejne składniki. Jako że robimy w proporcji 1 do 4, to 3 wiadra piachu, takie jak to. 3 wiadra piachu. 3 wiadra piachu będą na 3/4 wiadra cementu. No i w tej chwili mieszamy to, co jest. Dobra, idę po kolejne wiadro piachu. Teraz drugie wiadro. Po dodaniu 3 wiader piachu, wody, taka, że konsystencja półpłynna była, mam tutaj 3/4 wiadra cementu. Świeżutki z zakładu sprzedaży budowlanej. Więc wymieszane, możecie zobaczyć konsystencję. Dla mnie to jest gotowe, jeżeli chodzi o konsystencję na kielni. Takie coś. I to jest gotowa zaprawa klasy około M10, według proporcji M10, z plastyfikatorem zimowym i gotowe.